Może ciężko w to teraz uwierzyć, bo ja już od wielu, wielu lat jestem niezależna finansowo, ale przez pierwszych kilka, osiem prawie lat byłam po prostu mamą, która siedziała w domu i zajmowała się domem, dziećmi. Byłam po prostu żoną swojego męża, swojego byłego męża. Ale w pewnym momencie powiedziałam sobie dość i zaczęłam tą walkę o siebie. Wiem, że to jest teraz bardzo trudna sytuacja dla wielu z nas, bo jesteśmy gdzieś tam skazane, nawet gdybyśmy chciały iść do pracy, to jesteśmy skazane przez sytuację pandemiczną na albo siedzenie w domu, albo na przykład nasze zakłady pracy, jeżeli byłyśmy kosmetyczkami, fryzjerkami, bardzo często są zamykane. No i co teraz zrobić, żeby gdzieś tą pracę znaleźć szybko, albo znaleźć dodatkowe źródło dochodu. I ja przez te wiele ostatnich lat zawsze jakoś umiałam znaleźć pieniądze pod ziemią i zawsze sobie jakoś umiałam poradzić i jakieś dodatkowe źródło dochodu zawsze miałam i uważam, że w ogóle fajnie jest mieć zawsze jakieś dodatkowe źródło dochodu, fajnie jest, żeby ten nasz dochód nie opierał się tylko na jednym źródle. Oczywiście łatwo mi jest to powiedzieć, ale sama też mam tak, że mój dochód to jest gdzieś tam i YouTube, i dochód z workbooka w tym momencie, ale ja na to pracowałam bardzo długo, więc to też nie jest tak, że ja ten dochód mam nagle w ciągu, nie wiem, 2 miesięcy, nagle mam tutaj 5 źródeł różnych dochodu. To też nie jest tak. Ja też w tym momencie, nawet tutaj mając dochód już z YouTube'a, który jest dochodem stałym, dochód z workbooka o budżecie domowym, który też jest dochodem takim naprzemiennym, na hasło YouTube ustawiłam dla Was zniżkę 20% na budżet domowy, na workbook o budżecie domowym wraz z kartami pracy. Jeżeli chcesz zająć się swoim budżetem domowym i wyprowadzić swoje finanse z chaosu, to link jest na dole. I też to jest po prostu praca, którą ja wykonuję i która w tym momencie zbieram jej owoce. Ale w ciągu ostatnich kilku ładnych lat miałam takie różne źródła dodatkowego dochodu, które nieraz uratowały mi skórę albo podreperowały mój budżet, lub na przykład sfinansowałem jakiś cel, jaki chciałam sobie osiągnąć na przykład dosyć szybko. I dzisiaj się tym z Tobą podzielę. Nie zawsze to będą tylko sposoby na dodatkowy dochód, ale też takie sposoby, jak można ten dochód właśnie sobie ogarnąć. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Ania i prowadzę kanał Po Taniości. Kanał Po Taniości i miejsce w ogóle w sieci Po Taniości to jest miejsce dla kobiet, które chcą wyprowadzić swoje finanse z chaosu, które chcą zadbać o swój budżet domowy, zbudować niezależność poprzez stosowanie prostych metod, dzięki którym uzyskają fajne efekty bez wyrzeczeń. Jeśli chcesz być na bieżąco, to zapraszam do subskrypcji i do wciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Nowe filmy publikuję co czwartek. Ale przejdźmy od razu do meritum tego filmu i mój sposób pierwszy na to, jak zbudować sobie dodatkowe źródło dochodu. I pierwszym sposobem jest oczywiście praca dodatkowa. Nie każdy może sobie na to pozwolić, ale większość z nas ma jakieś umiejętności albo wykształcenie, dzięki którym może właśnie mieć pracę dodatkową. Ja przez wiele lat, jeszcze mieszkając w Polsce, udzielałam korepetycji z języka polskiego. Udzielałam korepetycji z literatury, przygotowałam maturzystów do literatury i miałam w tym całkiem niezłe wyniki. Także potem ci maturzyści właśnie polecali mnie sobie dalej, ich rodzice mi sobie polecali. To było wiele lat temu. Dawno temu i nieprawda, ale naprawdę mogłam na tym całkiem fajne pieniądze właśnie zarobić. I miałam właśnie bardzo też fajny taki kontakt z uczniami. Z niektórymi z nich mam kontakt nawet do dzisiaj. Także to była taka bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o moje przygody korepetytorskie wiele, wiele lat temu. Ale dzisiaj też uważam, że w dobie właśnie pandemicznej i w dobie zdalnego nauczania korepetycje i taka wiedza właśnie korepetytorska będą niesamowicie potrzebne, więc jeżeli tylko masz jakiekolwiek wykształcenie w tym kierunku, warto się właśnie tym zainteresować i też dzisiaj warto naprawdę wyjść poza swoją strefę komfortu i wcale nie trzeba nigdzie jeździć, a można się ogłaszać w internecie, można dawać korepetycje przez Skype'a. Mnóstwo biznesów przyniosło się właśnie do internetu i to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, bo możemy się spotykać z ludźmi z całego świata i właśnie udzielać korepetycji. Być może na przykład znasz obcy język i chciałabyś na przykład udzielać korepetycji z angielskiego albo z innego języka właśnie. Być może jesteś terapeutką i możesz swoją poradnię też prowadzić online. Warto o tym pomyśleć. Być może masz na przykład jakieś zacięcie, no nie wiem,
chciałaby na przykład zostać wirtualną asystentką, która pracuje właśnie na godzinę, to jest też bardzo fajny sposób. Warto jest właśnie pomyśleć, jak mogę moje umiejętności, które mam teraz, przekuć w biznes dodatkowy. Niedługo będzie sezon komunijny, więc warto na przykład się zastanowić nad tym, czy mogę, i tutaj warto się zastanowić i dowiedzieć się, jakie tutaj są wymogi odnośnie sanepidu, czy mogę na przykład piec ciasta na komunię, albo na przykład zrobić jakąś usługę cateringową właśnie na te nadchodzące właśnie imprezy komunijne. I warto się tym zainteresować już teraz, bo te imprezy będą lada chwilę się rozpoczynały, czy jakieś właśnie małe wesela, stypy na przykład też. To jest bardzo fajna sprawa, czy na przykład nawet kelnerowanie, to też jest fajna dodatkowa praca właśnie przy weselach, tylko trzeba się tym zainteresować. A jeżeli się zaczniemy czymś interesować, to uwierzcie mi, prędzej czy później to do nas przyjdzie i prędzej czy później ten los nam się obróci, bo ten, kto działa, zawsze dostanie coś w zamian. Wiem to po sobie, bo ja nie raz, nie dwa, w różnych naprawdę momentach mojego życia gdzieś tą pracę dodatkową miałam. W tym momencie na przykład jako pielęgniarka mogłam dodatkowo sobie pracować, na przykład brać ekstra dyżury w szpitalu, jeżeli bym potrzebowała ekstra pieniędzy. Mogłam brać ekstra dyżury w szpitalu, albo mogłabym na przykład pójść przez pracę przez agencję pielęgniarską i na przykład pracować sobie, nie wiem, załóżmy tam weekend, nocka w domu opieki, i to są bardzo dobrze płatne dyżury. Też mogłam na przykład taki dyżur brać. I to jest na przykład coś, co jest związane właśnie z moim zawodem. Kolejną takim sposobem, to jest sposób, który ja absolutnie uwielbiam, to jest sposób, który ja nazywam koniec języka za przewodnika. Ja w ten sposób załatwiłam sobie niejedną rzecz w swoim życiu. W ten sposób też kiedyś na przykład wynajęliśmy tutaj w Szkocji niesamowicie fajny dom. Ja w tym domu kiedyś nagrywałam też filmy na YouTube, a niektóre z nich jeszcze z tej starej sypialni tutaj na YouTubie są. I możecie, jeżeli ktoś jest ze mną bardzo już długo, to na pewno pamięta te filmy ze starej sypialni. I to był dom, który my wynajęliśmy za śmieszne pieniądze w porównaniu do tego, jakim on był metrażu, okolicy i po prostu ilość sypialni. I to był dom, który ja znalazłam dzięki temu, że po prostu zaczęłam rozpytywać się znajomych, czy czegoś tam nie mają. I oczywiście na początku, kiedy my zaczynamy zadawać takie pytania, nasi znajomi bardzo często mówią: nie, ja nie wiem, nie znam, ale mają gdzieś tam z tyłu na uwadze, gdzieś zapamiętują twoje pytanie, i potem w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy oni z kimś innym rozmawiają i wychodzi jakiś tam temat domu, pracy, czegokolwiek, to im się nagle przypominasz. Także to jest bardzo fajna umiejętność właśnie, żeby zaczynać rozpuścić wici wśród swoich znajomych i tych bliższych, i tych dalszych, że czegoś szukasz, że szukasz dodatkowej pracy, że szukasz dodatkowego zajęcia, i nigdy nie wiesz, kto z kim rozmawia i jak wielką siłę mają właśnie takie właśnie koneksje między innymi ludźmi, jak bardzo my jesteśmy ze sobą połączeni. Także to bardzo ci polecam. Ja w ten sposób też kiedyś znalazłam sobie pracę taką dorywczą, rozmawiałam z koleżanką, to było lata temu, ona wtedy pracowała właśnie jako w call center, sprzedawała kursy językowe. Ja nigdy nie myślałam o tego typu pracy, a dzięki temu, że właśnie z nią porozmawiałam, za chwilę sama taką pracę znalazłam i ona wtedy bardzo mi ułatwiała życie, bo wtedy mogłam sobie studiować w weekendy, a pracowałam sobie na tygodniu i też miałam dzięki temu tam fajne pieniądze, bo tam sprzedaż itp. itd. Także to było coś, co ja po prostu znalazłam sobie lata temu, tylko dzięki temu właśnie, że rozmawiałam z koleżanką. To jest naprawdę świetna rzecz, koniec języka za przewodnika, nawet nie wiesz, jaki ktoś, z kim rozmawiasz, co on może wiedzieć i kogo on może znać i co może ci właśnie powiedzieć. W ten sposób też moja znajoma na przykład kilka lat temu znalazła sobie pracę, gdzie właśnie sprzątała po godzinach w warsztacie samochodowym. Także też jej mąż po prostu wracał z pracy, a ona miała, to w ogóle była genialny układ dla niej, bo ona była, dalej jest bardzo fajną, bardzo pracowitą osobą i byli z niej na tyle zadowoleni, że ona potem mogła przychodzić ze swoim dzieckiem, sprzątać właśnie w tym warsztacie samochodowym, a że to było po godzinach, im kompletnie nie przeszkadzało, że ona przychodziła z małym i sprzątała, byli po prostu tak zadowoleni z jej usług. Także naprawdę to jest tylko i wyłącznie to, co w naszej głowie, nasze przekonania nas bardzo, ale to bardzo stopują przed tym, żeby podjąć jakieś dodatkowe zajęcie. Ona dzięki temu miała naprawdę fajne pieniądze właśnie z boku.
dzięki którym mogli sobie tam odłożyć właśnie te pieniądze na... Nie pamiętam, na co oni odkładali, to jest nieważne, ale ważne jest właśnie to, że bardzo często my sobie myślimy, ja mam dziecko małe, to już mnie po prostu nikt nie będzie chciał. Może nie będziecie chciał do pracy jakichś takich większych biurowych, gdzie po prostu potrzebują cię mieć w danych godzinach, ale może jest jakaś inna możliwość, która cię po prostu pomoże ci przeprowadzić cię przez ten moment życia, w którym jesteś, żeby dojść tam, gdzie potrzebujesz. Kolejnym sposobem, świetnym, genialnym sposobem na zwiększenie swoich zarobków i na taki szybki zarobek jest sprzedawanie niepotrzebnych rzeczy. Ja bardzo lubię sprzedawać na grupach na Facebooku. W zeszłym roku w ten sposób zarobiliśmy około 700 funtów, tylko sprzedając niepotrzebne rzeczy na Facebooku. To były jakieś tam meble, robiliśmy taki generalny, taki mały remont na górze. To był remont pokoju dziewczyn. I ja wtedy sprzedałam ich meble, sprzedałam jakiś tam swój stary aparat, którym już nie nagrywam od kilku ładnych lat, a wiecie, on się kurzy, traci na wartości. Sprzedałam aparat, sprzedałam swoje stare lampy, których też nie używałam, które mnie denerwowały, bo to nie dało się w nich regulować. Sprzedałam jakieś tam inne rzeczy, które po prostu miały wartość dla kogoś innego. Niektóre były droższe, niektóre były tańsze. Ale dzięki temu właśnie, że zrobiłam taki przegląd ogromny u mnie tutaj w domu i też Krzyś u siebie w domu zrobił taki ogromny, generalny przegląd rzeczy, zarobiliśmy wtedy na tyle dużo, że te pieniądze pokryły nam ogromną część właśnie remontu pokoju dziewczyn. Jak ten remont wyszedł, jest nawet film na moim kanale, więc możecie sobie zobaczyć. To był remont zrobiony całkowicie po taniości, ale jestem mega zadowolona, bo w jednym pokoju są 13-latki. I dogadują się dobrze i wszystko jest w porządku, ale właśnie takie sprzedawanie swoich rzeczy to jest bardzo fajna sprawa, bo nie dość, że dajesz swoim rzeczom drugie życie, ktoś inny się będzie z nich cieszył, a niekomu się po prostu wciskasz, bo ci się wydaje, że to robisz mu taką przysługę, a bardzo często po prostu druga osoba nie chce powiedzieć, że nie chce tych rzeczy. Sprzedajesz, masz pieniądze i potem kupujesz sobie kolejne jakieś tam swoje, nie wiem, coś dla siebie, albo po prostu inwestujesz dalej, albo spłacasz kredyty, albo odkładasz na poduszkę bezpieczeństwa. To już od ciebie zależy, ale te pieniądze odzyskujesz chociaż jakąś część tych swoich zakupów. Zbadaj rynek. Mówiłam wam już wcześniej, że udzielałam korepetycji. Dobrze jest popatrzeć na to, co się dzieje wokół nas z lotu ptaka. Jeżeli na przykład ty masz małe dzieci i chciałabyś bardzo gdzieś tam sobie dodatkowo trochę zarobić, warto się opytać znajomych. Być może oni potrzebują opiekunki. Może nie na cały czas, ale na przykład dorywczo. I w ten sposób i wilk syty, i owca cała, i ty trochę sobie dorobisz, a oni trochę zostawią z kimś dziecko, z kimś zaufanym. Druga sprawa, korepetycje. Mówiłam o tym już wcześniej. Uważam, że naprawdę ogromna ilość dzieci będzie potrzebowała nauczania dodatkowego, nauczania korepetycji po nauczaniu zdalnym, zwłaszcza te, które będą podchodziły do egzaminów, bo nie wiadomo, czy pandemia skończy się w tym roku, nie wiadomo, kiedy się tak naprawdę skończy, więc warto myśleć o tym już teraz. Warto też zbadać rynek, jeżeli na przykład myślisz o tym, żeby pójść na dodatkowe studia, czy zmienić w ogóle zawód. Warto spojrzeć na to, co się dzieje teraz, z takiej perspektywy, że nie to, że coś mi zabrano, ale co ja mogę z tego zyskać. Ja na przykład, jeżeli chodzi o moją branżę, o służbę zdrowia, ja na pewno nie mogę narzekać. I w mojej branży jest mnóstwo pracy. Ja mogę w tym momencie, nie jestem w ogóle zagrożona bezrobociem. I ja kiedy podejmowałam te studia pielęgniarskie, kiedy ja o tym myślałam 3 lata temu, 3,5 roku temu już właściwie, prawie 4, ten czas leci, słuchajcie, jestem prawie przekwalifikowaną pielęgniarką, niesamowite. Kiedy ja 4 lata temu myślałam o tym, żeby takie studia podjąć, kiedy zaczęłam się tym interesować, moim takim pierwszą myślą było to, czy ja po tym moim wysiłku, czy ja będę w stanie znaleźć pracę. I czy ta praca będzie na tyle dobrze płatna, że ja będę w stanie się utrzymać, i czy ona będzie na tyle rozwojowa dla mnie, żebym ja mogła właśnie w niej się spełniać i żebym się z nią szybko nie znudziła i żebym nie dostała szybko wypalenia zawodowego. I pielęgniarstwo zawsze jest i będzie takim zawodem, który zawsze będzie miał rację bytu, bo my zawsze będziemy chorować jeszcze bardziej, ponieważ nasz styl życia do najzdrowszych nie należy i jesteśmy po prostu, mamy mnóstwo chorób cywilizacyjnych. Ja to widzę, po prostu widzę to bardzo mocno. Mamy bardzo dużo pacjentów z cukrzycą typu drugiego, z nadciśnieniem, z demencją, które są po prostu w większości chorobami cywilizacyjnymi. Bo na przykład, nie wiem czy wiesz, ale demencja
w bardzo wielu przypadkach jest spowodowana chorobami układu wieńcowego, chorobami kardiologicznymi. A bardzo wiele chorób kardiologicznych jest spowodowanych po prostu złym trybem życia, złym odżywianiem się, tłustą bardzo dietą i brakiem ruchu. Bardzo proste rzeczy, dlatego ja też ja widzę to, jak może się skończyć taki tryb życia, dlatego ja bardzo teraz mocno się nad tym skupiam, żeby ten nasz tryb życia też polepszyć. Ale nie o tym. Pandemia jest właśnie takim momentem, kiedy się dobrze jest, masz ten czas, chwilę, żeby zwolnić, dobrze się zastanowić, co by zadziałało teraz, co ja mogę zrobić, jeżeli taka sytuacja znowu się powtórzy, bo nie wiemy, co będzie za ten rok, za dwa, za trzy. Nie wiemy, ile ta pandemia będzie trwała. Co ja mogę zrobić, żeby być niezależną finansowo i emocjonalnie, ale też niezależną od państwa, niezależną od tego, co się tak jakby dzieje na świecie. Co ja mogę zrobić, żeby właśnie być taką stabilną finansowo. I dla mnie na przykład te moje studia właśnie spełniły te swoje wytyczne, które ja sobie wtedy założyłam i to była dobra decyzja. Ale to nie jest decyzja dla każdego. Jest też trochę innych zawodów, które się bardzo dobrze właśnie w pandemii teraz sprawdziły. Jak na przykład wszelkiego rodzaju właśnie zawody informatyczne, zawody programistyczne. Bardzo dużo biznesów przyniosło się do internetu. Bardzo dużo, ja na przykład sama korzystam z takich usług grafików na przykład komputerowych. Grafików stron internetowych na przykład. Korektorów tekstów. Bardzo dużo teraz ludzi wydaje e-booki. Także na przykład jeżeli ja, no nie wiem, bym odkurzyła swoją wiedzę, wiecie, polonistyczną, mogłam się zająć korektą i redakcją, bo kiedyś to robiłam, ale to było 15 lat temu. 15? Gadam głupoty. A może i nie. Było bardzo dawno temu. No, dobra, zacięłam się. To było bardzo dawno temu, na tym skończmy. Także warto po prostu zobaczyć, jakie mamy umiejętności, które można by wykorzystać, bo każdy z nas takie umiejętności ma, tylko czasami po prostu trzeba trochę głębiej poszperać i zobaczyć właśnie, co mamy w sobie i co taka sytuacja pandemiczna nam nie zabiera, ale co nam tak naprawdę daje, bo na to ja zawsze jestem tego zdania, że warto patrzeć na to, co my z danej sytuacji możemy się nauczyć, co możemy z niej wyjąć dla siebie, niż to, co możemy po prostu wsiąść i płakać, bo wsiąść i płakać jest łatwo. Dużo trudniej, ale też dużo lepiej jest wziąć odpowiedzialność i działać z tym, co masz. I na koniec coś, co ja osobiście zrobiłam i to było zrobione tylko i wyłącznie z pasji i z chęci powiedzenia tego, co mam do powiedzenia. Ja kilka lat temu założyłam bloga. I taki blog nie przynosi od razu pieniędzy, nie przynosi od razu żadnych korzyści finansowych, ale dobrze oprowadzony i z taką myślą już taką trochę biznesowo-strategiczną od początku może Ci już przynosić jakieś tam finansowe korzyści i warto jest, jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, jeżeli czujesz, że masz w sobie taką tą siłę, że chcesz pomagać innym, że chcesz się dzielić swoją wiedzą w internecie, być może masz jakieś umiejętności, które są bardzo rzadkie, albo na przykład chociażby bardzo dużo Twoich znajomych pyta się Ciebie ciągle o tą jedną i tą samą rzecz. Być może w internecie są ludzie, którzy też tego szukają i być może Ty jesteś tym głosem, którego oni potrzebują, żeby ich usłyszeć. I to wcale nie, żeby zarabiać w internecie, wcale nie musisz mieć ogromnych zasięgów i wcale nie musisz mieć ogromnej liczby obserwujących, bo zarabiać tak naprawdę można od razu, tylko trzeba mieć na to pomysł i trochę umiejętności. I ja jestem tego świetnym przykładem i naprawdę uważam, że jeżeli masz coś fajnego, ciekawego do powiedzenia, to warto jest wyjść z tym do internetu. Nic to Ciebie nie kosztuje. Można zacząć naprawdę już tylko i wyłącznie mając telefon. Taką nawet podkładkę, jaką mam w tym telefonie, taką obudowę, ona już może robić Ci za statyw, a Ty możesz po prostu zacząć nagrywać i pokazywać się do ludzi. I to jest bardzo fajna, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz i fajny sposób na przekazywanie wiedzy na hobby, które kiedyś może właśnie stać się jakimś dodatkowym źródłem dochodu. Ja pierwsze pieniądze na YouTube zaczęłam zarabiać kilka lat temu. Ale bardzo długo właśnie inwestowałam i dalej to robię. Wszystkie pieniądze, które zarobię na YouTubie, inwestuję z powrotem w ten kanał. Inwestuję w jego rozwój. Ale jeżeli trafiłby mi się naprawdę kiepski miesiąc, ja mam te dodatkowe pieniądze. Ja po prostu zamiast inwestować z powrotem w YouTube'a, zainwestowałabym je w rachunki czy w jedzenie. Załóżmy, jeżeli trafiłaby mi się jakaś tam sytuacja życiowa. I
tak jak mówię, to jest bardzo fajna sprawa, nic to nie kosztuje tak naprawdę. Możesz zacząć już z Instagramem, a dopiero potem zobaczyć, czy na przykład chcesz iść dalej, czy chcesz wykupić swoją domenę, czy chcesz po prostu zacząć inwestować w sprzęt itp. itd. Bardzo dużo właśnie firm się przyniosło do internetu i będzie się przynosiło dużo, dużo, dużo mocniej i dużo więcej, więc uważam, że jeżeli masz firmę, która się może w internecie właśnie pokazywać i która w internecie może gdzieś tam zaistnieć, to absolutnie powinnaś tak zrobić. To tyle, jeżeli chodzi o mój film o dodatkowych źródłach dochodu. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Podsumowując, uważam, że najważniejsze to jest to, że po prostu wziąć odpowiedzialność za siebie, wziąć odpowiedzialność za swój los i po prostu zacząć działać. I naprawdę mówię to z własnego doświadczenia, a w moim życiu przeszłam już nie jedno. Kto mnie ogląda dłużej, ten zna wszystkie moje historie. Od samotnego macierzyństwa tutaj, katastrofy finansowe jeszcze w Polsce, studiów, wiecie, rozstania z eksem, toksyczny związek itp. itd. Zawsze podejmowałam to działanie i kiedy Ty podejmiesz to działanie, to naprawdę w zamian zyskasz bardzo dużo, ale pierwsze co trzeba zrobić, to wziąć odpowiedzialność za ten swój los, nie zwalać wszystkiego na innych wokoło, bo mi jest tak źle, bo mi jest tak niedobrze, bo mnie tutaj zostawił, a tutaj mnie rodzice źle potraktowali w dzieciństwie. A tutaj ja mieszkam w małym mieście, a to Asiam, to ja też mieszkam na Wygwizdowie, rodziców moich obok mnie nie ma, mieszkają w Polsce, jest pandemia, więc ja też nie widziałam ich od 2,5 roku w tym momencie, pracuję na pełen etat i jeszcze nagrywam dla Was filmy, tworzę mnóstwo treści na YouTubie, na Instagramie i zajmuję się też dziećmi, których mam od 3 do 5, zależnie od dnia tygodnia. I jestem tutaj po prostu. Ja myślę, że jestem najlepszym przykładem na to, że można właśnie swoje finanse wziąć za bary, tylko trzeba wziąć za nie odpowiedzialność. Także podsumowując podsumowanie, chcę Ci powiedzieć, żebyś wzięła odpowiedzialność za siebie, żebyś zrobiła ten pierwszy krok. Koniec języka za przewodnika, miej uszy i oczy szeroko otwarte na to, co się dzieje wokół Ciebie. Bardzo często właśnie widać gdzieś coś na Facebooku, ktoś napisze, że kogoś tam szuka. Gdzieś zaczynać rozpuszczać wici, że słuchaj, ja szukam pracy, chciałabym pójść tutaj dodatkowo. To nie muszą być od razu jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, ale jak zaczniesz już, ten pierwszy krok pozwoli Ci zrobić kolejne. Jeżeli myślisz o wykształceniu, o pójściu na kolejne studia, zastanów się, czy to jest zawód albo umiejętność, którą wykorzystasz w każdym momencie, w jakim się po prostu życie toczy, czy takie po prostu życie społeczne, jak na przykład pandemia, czy po prostu Twoje życie osobiste, prywatne. Bo na przykład ja miałam takie pomysły na to, jak już pielęgniarstwo skończy, miałam całkiem inne pomysły na siebie, życie zweryfikowało moje plany i też moje wyobrażenia też się trochę zderzyły z rzeczywistością. Ale to nie o tym. Dobra, kończę, bo mi alarm już buzuje w telefonie. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie. Napisz koniecznie, czy Ty jakieś masz dodatkowe źródło dochodu, czy sobie dorabiałaś, albo dorabiasz do wypłaty. Jak sobie z tym radzisz? Dziękuję Ci za oglądanie i my widzimy się w kolejny czwartek. Pa, pa.